Cześć, nazywam się Blake Healy. Jednym z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa było to, gdy ujrzałem anioła. Miałem wtedy jakieś 2 lata. Siedziałem na tylnym siedzeniu w minivanie moich rodziców. Moja mama rozmawiała wtedy z pracownikiem banku w punkcie drive-thru. Słuchaliśmy wtedy jakiegoś uwielbienia. I pamiętam, jak zobaczyłem 6 kul światła wielkości piłki baseballowej przelatujących tą i z powrotem w rytm muzyki. Siedziałem wtedy i obserwowałem je i czułem pokój. Moim drugim wspomnieniem było to, kiedy zobaczyłem demona. Miałem wtedy prawie 3 lata. Byłem w sypialni moich rodziców, a oni z kolei byli wtedy w kuchni, która znajdowała się bezpośrednio nad nią. Słyszałem, że o czymś rozmawiają, ale oddzielał nas sufit i nie mogłem usłyszeć szczegółów rozmowy. Jednak z samego tonu rozmowy wiedziałem, że się kłócą. Wstałem oraz patrzyłem w górę i próbowałem zrozumieć, co mówią. Kiedy tak patrzyłem, zobaczyłem twarz, która wykształciła się z sufitu. Była długa, blada i miała ostro zakończone zęby. Zaczęła się oddalać od sufitu i zbliżać do mnie. Wyraźnie widziałem twarz i głowę, ale ramiona były w niewyraźnym dymie. Po kilku minutach siedzenia pod kołdrą znalazłem odwagę, aby zerknąć na to, co dzieje się na zewnątrz. Demona już nie było. Dla mnie widzenie w duchu było czymś, czego nie rozumiałem przez długi czas. Chodziliśmy do kościołów, w których nie wierzono w proroctwa ani w to, czy Bóg dalej może mówić do ludzi. W końcu znalazłem się w takim kościele, w którym zrozumiałem, że mam dar, który dał mi Bóg. Zrozumiałem też, że to jest dar dla wszystkich chrześcijan, choć nie miałem w tym czasie dobrych argumentów ani teologii w tym temacie. Jednak na przestrzeni lat, biorąc pod uwagę wszystko to, co widziałem, całą tą mnogość aniołów podczas uwielbienia, to, co Bóg oraz Jego obecność czyni w sercach ludzi, to jest tego tak dużo i za każdym razem pojawia się coś innego, co pokazuje to, jak wiele jest warstw tego, co Bóg robi. Zdałem sobie w końcu sprawę, że jest to niemożliwe, aby Bóg chciał dać ten dar tylko kilku wybranym osobom. Nie wierzę, że Bóg chciałby w magiczny sposób pobłogosławić tym darem tylko kilka osób. On ma tak wiele do powiedzenia, tak wiele do pokazania, tak wiele miłości, którą chce wyrazić przez wszystko, co robi. Z tego powodu to niemożliwe, żeby Bóg chciał, aby tylko nieliczni doświadczyli pełni tego, co On robi. Wierzę, że gdyby każdy chrześcijanin mógł widzieć w pełni swoich możliwości w duchu, nadal nie widzielibyśmy wszystkiego, ponieważ jest tak wiele tego, co Bóg chce dać. Jednym z powodów, dla których zacząłem się dzielić tym wszystkim, to przede wszystkim fakt, że od kiedy to robię publicznie, jestem w szoku, jak wielu ludzi ma podobne doświadczenia. Nigdy wcześniej nie słyszałem o kimś, kto widziałby w duchu w ten sam sposób. Ponadto jest też wiele osób, które do tej pory w ogóle nie wiedziało, że coś takiego jest możliwe. Moją misją stało się informowanie i uświadamianie ludzi o tym, że ten dar jest dla nas dostępny. To jest jeden ze sposobów doświadczenia Bożej dobroci. To jest sposób na jeszcze lepsze zrozumienie tego, co robi Bóg.